Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na taki luźniejszy film o najdziwniejszych książkach, jakie czytałam. Ciężko mi dokładnie określić kryterium, na podstawie którego wybierałam te książki. Po prostu są to takie, których fabuła lub bohaterowie z jakiegoś powodu wydawały mi się dziwne. Postaram się to w jakiś bardziej sensowny sposób omawiać przy okazji kolejnych książek, które będę Wam tutaj pokazywać. I mam nadzieję, że taki właśnie luźniejszy, mniej merytoryczny, a bardziej może troszkę zabawny, rozrywkowy film Wam się spodoba. Koniecznie również podzielcie się w komentarzu najdziwniejszymi książkami, jakie Wy czytałyście bądź czytaliście. I dajcie znać, czy znacie którąś z tych książek, które ja dzisiaj będę przedstawiać. I myślę, że nie ma już co przedłużać. Pierwszą książką, którą wybrałam do tego zestawienia, jest książka Odessy Moszwek, Mój rok relaksu i odpoczynku. To jest taka książka, której fabuła jest totalnie dziwna. Ona jest taka bardzo po prostu odklejona od rzeczywistości, ale jednocześnie jest w tej fabule i w tej rzeczywistości bohaterki coś takiego pociągającego, no bo kto z nas nie chciałby na rok całkowicie gdzieś tam wyłączyć się z życia i nie musieć wypełniać swoich takich codziennych obowiązków. Myślę, że w pewnych okolicznościach i w pewnym sensie może to być gdzieś tam kusząca wizja. Nasza główna bohaterka to jest taka młoda, dwudziestokilkuletnia, bardzo uprzywilejowana kobieta, ponieważ ona jest bardzo bogata. Rodzice, z tego co pamiętam, już tą książkę czytałam dawno, także wybaczcie mi jakieś niedociągnięcia. Natomiast wydaje mi się, że jej rodzice nie żyją i zostawili jej ogromny spadek. Spadek takiego rodzaju, że ona naprawdę właściwie do końca życia nie musi pracować. Ona w ogóle chyba na co dzień zajmuje się sztuką, pracuje w galerii sztuki, z tego co pamiętam. No ale właśnie postanawia na rok całkowicie wypisać się z życia, to znaczy po prostu leżeć na kanapie, nie wychodzić z domu, właściwie absolutnie nic nie robić. Robić tylko takie niezbędne minimum, żeby przez ten rok przeżyć. I to też ma być jej taki właśnie projekt, taki troszkę performance, pewien rodzaj sztuki, pewien eksperyment, który ona przeprowadza na samej sobie. Bardzo ważny dla tej historii jest również czas akcji, ponieważ ta książka dzieje się gdzieś tam u schyłku 2000 roku. Jest to początek nowego milenium, jest to również okres bardzo ważnych wydarzeń w Stanach Zjednoczonych, bo akcja rozgrywa się w Nowym Jorku, więc też ten moment, który ta bohaterka przesypia, jest bardzo, bardzo znaczący i on ma tutaj ogromne znaczenie na sam koniec tej książki. Oczywiście nie będę Wam nic zdradzać. Natomiast myślę, że przyznacie, że jest to pomysł co najmniej dziwaczny. Do tego mamy tutaj też taką bardzo karykaturalną postać psychoterapeutki czy psychiatrki, już dokładnie nie wiem, ale chyba psychiatrki, bo ona przepisuje leki, więc chyba musi być lekarką, żeby te leki móc przepisywać. Przepisuje właśnie naszej bohaterce różnego rodzaju psychotropy, różne leki, które pomogą jej utrzymać ten stan takiego półsnu. Przepisuje je po prostu, wiecie, od tak, bez żadnych wyraźnych wskazań, bez żadnych przesłanek ku temu. Po prostu one są takimi troszkę kumpelkami w pewnym sensie. Zresztą w ogóle ta postać tej psychiatrki jest tutaj naprawdę taka bardzo przerysowana. I to też jest, myślę, znamienne dla tej książki. Tutaj w ogóle dzieje się dużo takich zupełnie dziwacznych wydarzeń. Utkwiła mi w głowie taka jedna scena w Galerii Sztuki, ale może nie będę o tym mówić, bo ona jest dosyć obrzydliwa. Ale też, jeżeli jeszcze tej książki nie czytaliście, to nie będę Wam zdradzać, o co chodzi. I to jest też jedna z tych książek, po których przeczytaniu ja nie wiedziałam, co myśleć. Ja nie wiem, czy ona do tej pory właściwie, czy mi się podobała, czy mi się nie podobała. Właściwie myślę, że to jest też książka, którą chętnie bym sobie odświeżyła, chętnie bym ją przeczytała ponownie i gdzieś tam zweryfikowała te swoje przemyślenia na jej temat i zobaczyła, czy coś się zmieniło, czy będę w stanie się jasno określić, czy ona mi się podoba, czy do mnie trafia, czy wręcz przeciwnie. Ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o dziwne książki, to ona jest w mojej topce. Ryby Melissy Broder. Wybaczcie mi, że ja tą książkę ciągle pokazuję na swoim kanale, ale po pierwsze ona mi się niesamowicie podobała, a po drugie tutaj jest taki jeden plot twist, który całkowicie zmienił moją perspektywę na tę książkę. On jest dosłownie niesamowity, kuriozalny, właściwie nieco fantastyczny, natomiast ma też duże znaczenie, jeżeli chodzi o życie prywatne autorki. Bardzo mi się ten plot twist podobał, chociaż przyznam szczerze, że kompletnie się go nie spodziewałam i myślę, że chyba czytając tę książkę nikt się go nie spodziewa, bo no jest to taka książka współczesna, obyczajowa, raczej osadzona w takiej rzeczywistości, jaką znamy. A tutaj jest właśnie taki jeden bardzo ważny zresztą element dla tej fabuły, który jest całkowicie oderwany od wszystkiego innego, co w tej książce możemy znaleźć. No i właściwie tyle. No nie chcę też tutaj tej książce poświęcać jakoś dużo czasu, bo no słyszeliście o niej na moim kanale już bardzo, bardzo wiele razy, ale ona również jest niesamowicie dziwna, ale jednocześnie świetna, więc jeżeli taka dziwność Was zachęca i lubicie tego typu motywy w książkach, no to myślę, że ryby mają dużą szansę Wam się spodobać. Kolejna książka z rodzaju tych dziwnych to jest Piranesi Suzanny Clark. I ta fabuła jest tak dziwna, że ja nawet nie do końca wiem, jak mam ją opisać. Właściwie do końca sama nie rozumiem, co się w tej książce wydarzyło. Głównym bohaterem tej książki jest właśnie tytułowy Piranesi, który mieszka w domu, domu opisanym wielką literą, ale my nie mamy pojęcia, czym jest ten dom. To jest jakiś taki zbiór pomieszczeń, labiryntów, nie wiadomo właściwie czego.
I z tego co pamiętam, dwa razy w tygodniu Piranesi rozmawia ze swoim przyjacielem, którego nazywa tym drugim. Również nie mamy pojęcia, kim jest ta osoba, czy rzecz, czy właściwie no co to jest za stworzenie, bo też Piranesi nie wiadomo, czym jest tak naprawdę. Aż w końcu w tym domu pojawia się ktoś nowy. Piranesi z tego co pamiętam chyba nigdy go nie widzi, ale dostrzega po prostu pewnego rodzaju zmiany, obecność jakiejś innej istoty i to trochę zaburza ten jego dotychczasowy żywot. I to jest taka książka też skłaniająca do bardzo różnych refleksji, ponieważ my właściwie nie mamy podanych tutaj odpowiedzi, czym jest dom, kim jest Piranesi, kim jest ten drugi. Musimy sobie to sami gdzieś tam wywnioskować i sami snuć jakieś teorie. I myślę, że właśnie to jest w tej książce najciekawsze, bo ona nie daje jednej jasnej odpowiedzi. Tych odpowiedzi może być tylu ilu czytelników i myślę, że każdy ma jakieś swoje własne interpretacje właśnie na temat tego, czym są te wszystkie symbole zawarte w tej książce i co tutaj się właściwie dzieje. Także to jest również niesamowicie dziwaczna książka, wymykająca się jakimś ramą, ale myślę, że bardzo, bardzo ciekawa do przeczytania i do porozmawiania na jej temat. Kolejna książka, którą tutaj mam, to Joseph Jakuba Małeckiego. To jest akurat jedna z moich najmniej ulubionych książek tego autora, natomiast nie da się jej odmówić tego, że jest właśnie bardzo dziwna, ponieważ to jest taka mieszanka, w ogóle wszystkie książki Jakuba Małeckiego są troszkę mieszanką rzeczywistości z takim realizmem magicznym, natomiast ta jest taka najbardziej, powiedzmy, fantastyczna z tych wszystkich, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj mamy postać mężczyzny, który opowiada jakąś swoją historię, opowiada historię małego Stasia, który ma takiego pewnego drewnianego kozła, który gdzieś tam żyje, on go powołuje do życia w pewien sposób. I ten kozioł namawia go do różnych rzeczy. To jest przedziwaczna książka. Ona ma też sporo nawiązań w ogóle do książek, do Jądra Ciemności i do książek Josepha Conrada, o czym zresztą tutaj nam już mówi sam tytuł. Ale co najciekawsze, to w Korowodzie dowiedzieliśmy się, że ta książka nie jest taka do końca fikcyjna. To znaczy oczywiście no, cała historia tego kozła jest. Natomiast pojawia się tutaj pewien bohater, który jest prawdziwą osobą. Nie chcę wam więcej zdradzać, ponieważ no, trzeba przeczytać Korowód, żeby o tym wiedzieć. Ale warto wspomnieć, że ten mistycyzm i ta dziwaczność tej książki jest poniekąd wyjaśniona właśnie w Korowodzie. Może nie do końca, ale jednak jest tam o tej książce wspomniane w zupełnie innym wymiarze, niż do tej pory o niej myślałam. Także zdecydowanie jedna z najdziwniejszych książek tego autora. Mam tutaj również coś, co jest dziwne, ale w takim bardzo lekkim wydaniu i w takim bardziej może przystępnym i bardziej może takim pozytywnym. A jest to książka Tam, gdzie las spotyka się z niebem. To była jedna z moich ulubionych książek, nie wiem, 2 lata temu czy 3 lata temu, wtedy, kiedy ją przeczytałam, kiedy ona wyszła na rynku polskim. Ona jest dziwna z tego względu, że jej fabuła również tutaj troszkę zahacza o taką fantastykę. Właściwie my cały czas myślimy, że ona jest fantastyczna, a tak naprawdę do końca nie jest. I właściwie ciężko również tę książkę sklasyfikować, a jednocześnie ona jest napisana przepięknym językiem, bo to jest w ogóle opowieść o małej dziewczynce, Ursie, która pewnego dnia puka do domu pewnej kobiety, która jest biolożką czy kimś w każdym razie, kto zajmuje się przyrodą, chyba ornitolożką, bo wydaje mi się, że ona bada gniazda ptaków i mieszka właśnie w lesie. No i puka do niej ta mała dziewczynka Ursa, która mówi jej, że przybyła z pewnej gwiazdy po to, by zrozumieć ziemię i ludzi, którzy na ziemi mieszkają. No i to jest właśnie ten wątek bardzo magiczny. Ursa jest w ogóle wyjątkową dziewczynką, jest absolutnie no, niesamowita. Oczywiście bohaterka, czyli chyba Joanna, nie do końca chce jej wierzyć, że to jest no, kosmitka tak naprawdę. Szuka jakichś racjonalnych wyjaśnień, skąd ona się wzięła, zgłasza to nawet na policję, próbuje dojść do tego, kim tak naprawdę jest ta dziewczynka. Ale jej się to nie udaje i rzeczywiście zdaje się, że jest to po prostu przybyszka z kosmosu. Także historia jest naprawdę niesamowita, ale jednocześnie przepiękna. Ta książka mnie bardzo wzruszyła. Ona ma piękne opisy przyrody, takie mistyczne, malownicze, ale jednocześnie właśnie ten wątek, który tutaj jest i później zakończenia tej książki jest takie łamiące serce. Naprawdę płakałam też na tej książce, więc ona jest niesamowicie wzruszająca, przepięknie napisana. I jednocześnie może też być książką dla trochę młodszego czytelnika. To nie jest taka bardzo poważna, dorosła książka, tak jak te wszystkie poprzednie, które tutaj pokazałam. Także jeżeli jesteście młodsi albo macie młodsze rodzeństwo, czy nawet dzieci, to też to jest książka, którą śmiało można podsunąć. No myślę, że tak 13-14+, bardzo, bardzo gorąco polecam. Podziemny krąg. Czy ja o tej książce muszę coś mówić? Ona miała też bardzo, bardzo głośną ekranizację i swoją drogą ja akurat wolę ekranizację od książki. To jest jeden z tych nielicznych przypadków. To jest książka. Ciężko o niej powiedzieć, na czym polega ta jej dziwność, nie zdradzając największego plot twistu tej fabuły, więc też no być może nie zabrzmi to zachęcająco, co mówię. Natomiast to jest historia pewnego mężczyzny, takiego zupełnie przeciętnego Tylera, który pewnego dnia poznaje innego mężczyznę, który pokazuje mu właśnie ten podziemny krąg, czyli taki klub, gdzie różni mężczyźni po nocach gdzieś tam się biją, robią różne takie dziwne, zakazane rzeczy, jakieś takie przestępstwa i tego typu kwestie. Generalnie jest to klub walki, tak w skrócie mówiąc. Natomiast o nim za bardzo nie wiadomo, ponieważ pierwszą zasadą Fight Clubu jest to, że nie mówi się o Fight Clubie. Także tak jak wspomniałam, bardzo ciężko jest tutaj opisać fabułę. Natomiast plot twist tej książki to jest chyba jeden z najlepszych plot twistów w historii literatury. Ja go absolutnie uwielbiam i właśnie dzięki całej tej otoczce, dzięki temu, o czym ta książka jest tak naprawdę, myślę, że ona jest super dziwna, ale jednocześnie bardzo, bardzo dobra.
Tak samo książka, jak i film, obie te rzeczy Wam niesamowicie polecam. Film jest świetnie zrobiony, ma świetnych aktorów. Tam jest Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Edward Norton, także naprawdę no, taka sama śmietanka Hollywood. Więc jeżeli jeszcze nie znacie czy to książki, czy to filmu, to bardzo, bardzo gorąco polecam. I ostatnia dziwna książka, o której chciałam tutaj opowiedzieć, to jest książka Grobowa cisza żałobny zgiełk Yoko Ogawy, autorki dosyć popularnej książki Ukochane równanie profesora, natomiast tamta książka jest taka bardziej cozy, taka wiecie, taka miła do przeczytania, natomiast ta Grobowa cisza żałobny zgiełk to jest w ogóle zbiór opowiadań. Jest taka bardzo niepokojąca, bardzo też momentami absurdalna, ale jednocześnie te opowiadania mają dużo sensu. One się też ze sobą łączą w świetny sposób swoją drogą. Te opowiadania wszystkie kręcą się wokół żałoby, smutku, śmierci, więc takich bardzo ciężkich tematów i myślę, że samo to już pokazuje, jak ta książka może być dziwna, ale również sposób, w jaki te opowiadania są napisane i całe wyegzekwowanie tych historii, bo tutaj również ocieramy się troszkę o no, elementy fantastyczne, może o taki realizm magiczny. To nie do końca jest wszystko takie bardzo realistyczne, ale na przykład mamy tutaj takie opowiadanie o kaletniku, który szyje torbę na ludzkie serce i to dosłownie na ludzkie serce, także sami sobie pomyślcie, jak to dziwnie brzmi. Mamy tutaj tort z truskawkami, ale to właściwie może nie będę zdradzać, bo to jest chyba plot twist całego tego opowiadania, o co chodzi z tym tortem, więc tutaj nie będę mówić. Są tutaj marchewki, które rosną w kształcie ludzkich dłoni, no totalnie po prostu oderwane od rzeczywistości rzeczy, takie absurdalne, groteskowe, takie, które przerastają czasami naszą wyobraźnię, ale jednocześnie to wszystko jest naprawdę genialne, bo to są takie tematy, one brzmią naprawdę kuriozalnie i można bardzo, bardzo źle je wykonać, a autorce wyszło to świetnie i o ile ja nie przepadam za japońską literaturą i w ogóle za azjatycką literaturą, tak ta książka, te opowiadania są według mnie absolutnie genialne i mega, mega dziwne. To też jest po prostu kwintesencja dziwności, jeżeli chodzi o książki. Tak więc myślę, że przypadkiem zrobiłam tutaj całkiem fajną klamrę, ponieważ o pierwszej książce, którą Wam opowiedziałam, to była właśnie jedna z tych najdziwniejszych z całego tego zestawienia. I ostatnia książka to jest również ta najdziwniejsza, czyli dwie najdziwniejsze książki dałam na początek i na koniec. Wyszło mi to przypadkiem, ale myślę, że to właśnie fajnie zamyka całe to zestawienie. Dajcie mi koniecznie znać, co myślicie o tych książkach, czy je w ogóle znacie, czy lubicie takie dziwne rzeczy w książkach, czy to Was w jakiś sposób zachęca, czy wręcz przeciwnie. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!